Rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się w Europie w drugiej połowie XVIII wieku, zmieniła ówczesne stosunki społeczne. Społeczeństwa stanowe zaczęły przekształcać się w społeczeństwa industrialne, czyli przemysłowe. Szlachta i arystokracja zaczynały tracić na znaczeniu i wpływach, a coraz większą rolę zaczęła odgrywać burżuazja, czyli przedsiębiorcy, oraz inteligencja, czyli ludzie żyjący z pracy umysłowej. Wraz z rozwojem przemysłu rosła również liczba robotników, których rola społeczna zaczynała być coraz większa. W drugiej połowie XIX wieku w Europie stopniowo zaczęła postępować demokratyzacja życia politycznego. Polegała ona na coraz szerszym wprowadzeniu trójpodziału władzy, polegającym na podziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą oraz sprawowaniu tej władzy przez niezależne od siebie instytucje. Demokratyzacja dotyczyła również coraz szerszego udziału społeczeństwa w życiu publicznym oraz ograniczeniu roli monarchów kosztem parlamentu. Dominującym rodzajem systemu sprawowania władzy pozostawała monarchia. Przy czym o ile w Rosji nadal funkcjonowała monarchia absolutna, to w Europie Zachodniej zaczęły dominować monarchie parlamentarne. Najbardziej typowym przykładem jest tutaj Wielka Brytania. W państwach tych systematycznie poszerzano liczbę osób mających prawa wyborcze. W części państw funkcjonował system republikański, gdzie najbardziej typowym przykładem była Francja, która od abdykacji Napoleona III jest republiką. Na jej czele stoi prezydent, wybierany na 7-letnią kadencję. Parlament wybierany był w wyborach powszechnych, jednak ta powszechność ograniczona była tylko do mężczyzn. Od drugiej połowy XIX wieku nieustannie rośnie rola robotników. Walczą oni o swoje prawa pracownicze, dotyczące warunków pracy, opieki zdrowotnej, czasu pracy czy emerytury. Robotnicy nie stanowili jednolitej grupy pod względem poglądów. Zdecydowana większość z nich była zwolennikami socjaldemokracji, czyli ruchu postulującego wywalczenie praw dla robotników legalnymi metodami przy pomocy swoich przedstawicieli w parlamencie. Część robotników popierała bardziej radykalne koncepcje. Komunizm, stworzony przez Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, nawoływał do zbrojnej rewolucji, która miała obalić kapitalizm i stworzyć ponadnarodowe państwo robotników. W 1864 roku w Londynie powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników, czyli Międzynarodówka, która miała być organizacją łączącą robotników z różnych krajów. Najbardziej radykalne poglądy prezentowali anarchiści, którzy dążyli do całkowitej likwidacji państwa jako instytucji. Społeczeństwo miało funkcjonować jako dobrowolne wspólnoty złożone z wolnych jednostek. Z biegiem czasu w wielu państwach powstały partie polityczne reprezentujące robotników. Pod koniec XIX wieku powstał kolejny ruch społeczno-polityczny o nazwie chrześcijańska demokracja, nazywany w skrócie Hadecją. Jego podstawą była społeczna nauka Kościoła katolickiego, którą zapoczątkowała encyklika, czyli pismo papieża skierowane do wiernych, pod tytułem Rerum Novarum, ogłoszona w 1891 roku przez papieża Leona XIII. Podkreślała ona konieczność poszanowania godności człowieka i poprawy warunków pracy. Krytykowała liberalizm, socjalizm i komunizm. W XIX wieku rozwinął się również nowoczesny nacjonalizm. Jego zdaniem dobro narodu jest najważniejsze i powinny być mu podporządkowane interesy jednostek oraz grup społecznych. Z czasem nacjonalizm wyewoluował w bardziej radykalny szowinizm, którego przedstawiciele dzielili narody na gorsze i lepsze. Silniejszym narodom przyznawano prawa, a słabszym je odbierano. Pojawienie się i rozwój nacjonalizmów spowodował pogłębienie niechęci do mniejszości narodowych. W odpowiedzi zaczął kształtować się żydowski nacjonalizm nazywany syjonizmem. Jednym z jego założeń była budowa państwa żydowskiego w Palestynie. Rosnący dostęp do edukacji oraz dziejące się na przestrzeni XIX wieku przemiany społeczne spowodowały wzrost świadomości kobiet oraz walkę o równouprawnienie kobiet i uniezależnienie ich od mężczyzn. Uczestniczki tego ruchu nazywano emancypantkami. Dążyły one do dostępu do wyższego wykształcenia, zmian w prawie rodzinnym, równouprawnienia ekonomicznego. Kobiety dążyły również do uzyskania praw politycznych. O te prawa walczyły sufrażystki. Proces równouprawnienia kobiet zakończył się na początku XX wieku.